Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym Zagrajmy W. Tym razem sobie zagramy w strategię paradoksu o nazwie Stellaris. Zatem nie przedłużając, jest to strategia 4X, czyli koncentrująca się na kosmicznej ekspansji i kosmicznych podbojach. Nie przedłużając, ja sobie, moi drodzy, stworzę od początku nowy gatunek, który już jeden sobie tworzyłem, a chcę wam pokazać tworzenie gatunku. Więc najpierw zacznijmy od wyglądu. Wygląd oczywiście ludzki, możemy też mieć wyglądy gadów, możemy mieć ptawki, stawodogi, mięczaki i fungoidki. Tak, dokładnie. A tymczasem borem, lasem wybieramy sobie człowieka, bo chcę zagrać typową ludzkością. Czyli ludzkością taką, jakbym chciał widzieć. No i nazwa gatunku Mankind. Tutaj mianownik liczby mnogiej Mankind i dopełnić liczby mnogiej Mankind. Listę nazw. Tutaj niestety nieco mody mi namieszały w listach nazw, ale być nawet to byłoby nawet fajne. Cechy. Do cech wrócę później. Teraz władca. Facet. Fenotyp. Myślę, że najlepszy jest trzeci fenotyp z tym typem. Ubiór. Ten ubiór jest fajny i miejscem sobie zmodyfikował na takie bardziej protechnologiczne. Nazwa może być. Świat macierzysty Terra. Nazwa gwiazdy Sol. Układ słoneczny. I świat kontynentalny. Wygląd miasta. Miasto Saka jest fajne, ale miasto gadów jest bardziej takie futurystyczne. Miasto ptaków jest już zbyt futurystyczne, miasto mięczaków zbyt oślizłe, miasto fungoidów zbyt grzybkowe. A to miasto też mi się średnio podoba, więc wybieramy najbardziej futurystyczne miasto, czyli miasto gadów. I przejdźmy do najważniejszej. Najważniejszej rzeczy, czyli rządu i etyk. Więc moi drodzy, mamy równe tutaj etyki. Duchowość, która daje różne perki, które możecie sobie poczytać, technologie psioniczne, świątynie, ale też ogranicza i narzuca politykę zakazu SI. Militaryzm, który ogólnie jest dobry, jeżeli chodzi o floty. Ksenofobia, czyli Niemcy nas wykupują, to jest mniej więcej ksenofobia. Egalitaryzm. No i wraz oczywiście mamy etyki z ich fanatycznymi wersjami. Materializm, pacyfizm i ksenofilia. Ja zazwyczaj idę w egalitaryzm i fanatyczny materializm, czy fanatyczny egalitaryzm. Realizm jest fajny. Czy może sobie pójdziemy w fanatyczny egalitaryzm i materializm? Chociaż nie będę miał pewnej rzeczy, którą bym chciał mieć. Nie mogę tak zrobić, bo tutaj nie będę miał na ustrojach pewnej rzeczy, którą bym mieć chciał, więc odwrotnie. Mniejszy koszt żądań wojennych. A koszt utrzymania robotów minus 20% i tempo bany plus 10% to jest za dobre, żeby tego nie wziąć. Dobra, więc teraz weźmiemy sobie, moi drodzy, gildie górnicze, bo to jest bonus do minerałów, czy jednego z podstawowych surowców. I weźmiemy sobie... Tutaj możecie sobie poczytać, co dają różne te perki. A, muszę zmienić nieco władzę. Tutaj mamy różne władze. Demokrację, czyli co 10 lat wybory, oligarchię, dyktaturę, imperializm i umysł zbiorowy. Ja sobie biorę oligarchię, bo oligarchia daje mi dostęp do tego. Również bonus 10% do jednego z podstawowych surowców, czyli mamy gildie górnicze i własność korporacji. Nazwa Imperium, zwykle korzystam z... O, to jest dobre, chociaż... Korporacja handlowa,
aglomerat. Dobra. Flaga. Myślę, że tutaj ludzka jest jedna fajna ludzka flaga, mianowicie symbol atomu. Zrobimy to tak, zrobimy kolor niebieski. O, idealnie. Symbol atomu, symbol wiedzy, symbol racjonalności. Teraz wrócimy do cechy gatunku, kiedy rozdajemy sobie to. Zwykle radzę cechy rozdawać, moi drodzy, dopiero po tym, po wądach i etykach. Bo cechy dostosujemy do tego. Myślę, że możemy sobie jeszcze zboostować te rzeczy. No i widzicie, mamy tutaj minus 2 punkty cech, czyli wybrałem sobie dwie mocne pozytywne cechy, czyli bonus do kredytów energetycznych i bonus do minerałów. Tak samo jak tutaj, w wądzie i etykach. Teraz musimy to z czymś zbilansować, jakimiś negatywnymi cechami. Negatywne cechy, które nie mają zbyt wielkiego wpływu na to, to osiadli, bo to nie ma wielkiego wpływu, poza tym, że populacje nie będą nam latać po planetach jak porąbane i migrować, nie wiadomo gdzie i po co. Jeżeli nie zamierzam przesiedlać populacji, a nie, po niej przesiedlać nie zamierzam, to jest dobre, no i tę fajną cechą są wykolejeńcy. Dlaczego? Bo to powoduje, że powstają różne frakcje. No i moi drodzy, możemy czerpać zyski wpływów z tych frakcji, bo wziąłem sobie, jak pamiętacie, egalitaryzm, który daje mi większy zysk wpływu z frakcji. Dobra, początkowo uzbrojenie N, broń energetyczna. Moim zdaniem najlepiej wygląda, więc ją wezmę. Nie tego szczególnie gorsza. Nadprzestrzenna na prędkość jest dobra. Wygląd statku. Statki ssaka są dobre. Zwykle gram na statki ptaka albo na statki fugoitka, ale tym razem zagrał sobie na statki ssaka. Więc zapiszmy sobie, gotowe i przejdźmy do nowej gry. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o galaktykę, to gramy na galaktyce olbrzymiej i pierścieniowej sobie zagram. Pierścieniowa jest fajna, bo rzadko kiedy zostajemy okrążeni z kilku stron. Normalna agresywność SI. Poziom trudności zwykły, nie będę go ani obniżał, ani zwiększał. Na zwykły, falony trudny. Nie lubię, jak komputer dostaje jakieś bonusy z dupy. Prędkości świetlne hipernapy, umiejscowienie losowe. A, i to jest dość ważne. Upadłe imperia, czyli takie imperia. I to prekursory cywilizacji, pradawni, bardzo zaawansowani, ale nie mogą kolonizować nowych światów oraz zbudować floty. No i co z tego, skoro floty mają około 100 tysięcy? Ale nie więcej niż 3, bo 4 to za dużo. Już robi się za gęsto, jeżeli chodzi o upadłe imperia. Światy zdatne do zamieszkania również warto, żeby było ich możliwie jak najwięcej. Początkowa zaawansowana SI, nie lubię tego, kiedy komputer jest bardziej zaawansowany ode mnie. Zaczynamy. Myślę, że możemy zaczynać. Gro, wylosuj mi coś ciekawego. Wylosuj mi jakąś, proszę cię, a to jest ogólnie Space Dragon, to co widzicie tutaj. No i tutaj mamy nową grę, ale myślę, że to co dotychczas mieliśmy, to był taki odcinek zerowy. Ale jeszcze to wam przeczytam. W ciągu tysiącleci, które upłynęło od powstania pierwszej prymitywnej społeczności, Mankind, na prostu transowany na globu Terra, na co cywilizacja rozpoczęła się rozkwitała. W środku na wschód był podzielony na prymitywne feudalne królestwo i słabe państwa narodowe. W miarę rozwoju globalnego handlu zaczęły rosnąć wpływy prywatnych korporacji, które w końcu stały się o wiele potrzebniejsze od rządów, próbujących je wcześniej nadzorować. Po serii fuzji agresywnych przejść w ramach wyliczających wojen korporacyjnych powstaje jedna mega korporacja, sprawujący stanie podzielną władzę na naszej macierzystej planecie. Teraz po odkryciu hiperlinii, Mankind Stellar Industries z pomocą najświetniejszych umysłów kończył budowę pierwszych hipernadpędów. Już tylko jeden krok dzieli nas od gwiazd, czyli sterujemy tak jakby prywatną korporacją, która, no cóż, jest cywilizacją międzygwiezdną, więc jest to dość zajebiste. Od razu nieprzyjacielska flota, ale tym, moi drodzy, zajmiemy się w następnym odcinku. Więc do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, bo to był taki odcinek zerowy wprowadzający.